To tak. Drodzy Państwo, jesteśmy po pierwszym meczu w Kalniszu, po pierwszym meczu sezonu 2012-2013. Anwil Włocławek niestety przegrał 65-68 z drużyną gości, z drużyną Zastalu Zielona Góra. Jednak z Telmetu Zielona Góra, przepraszam najmocniej. Niestety mecz przegrany, ale chyba możemy być zadowoleni z postawy naszych zawodników. Jestem ciekawy, czy również trener drużyny przyjezdnej jest zadowolony ze swojej drużyny. Jako pierwszego komentarz do tego meczu poproszę oczywiście trenera Michajla Uwalina. Okay, hello everybody. First of all, I want to tell that was a good game between two strong teams. It was a very nice atmosphere in the gym and lot of time when I play in Włocławek. Włocławek is a basketball city and this is always pleasure to play here, especially when in the end you win a game. Czyli świetny mecz, dwóch dobrych drużyn, świetna atmosfera w Chalmistrzów, jak trener wspomina, zawsze kiedy tutaj grał, kiedy tutaj przyjeżdżał, była dobra atmosfera dla koszykówki. I think that we play mostly in all 40 minutes very tough and good defense. And I think that we showed good preparation according opponent. Sometimes if you watch statistics, somebody can tell that they have 1 for 18 for 3 points, but from a lot of situation, it was a product of very tough defense and let's say, not easy shot in the last second of offense. Czyli trener w szczególności jest zadowolony z dobrej obrony. Ta dobra obrona wynikała właśnie z dobrego przygotowania do drużyny Anwilu Włocławek. Nie była dziełem przypadku. Wystarczy spojrzeć w statystykę rzutów za 3 punkty. 1 na 18 trafionych przez Anwil. No to nie jest, nie wzięło się znikąd. Anwil rzucał z nieprzygotowanych pozycji i stąd ta statystyka. I think that we suffer on a defensive board because again we received 17 offensive boards and this is something what we need. Of course, not to worry, but to work on this and to show improvement because also last game we was not great in this moment. But when we win a game, especially in this kind of atmosphere and after, let's say, immediately second round competition, I can tell that I'm very happy, satisfied, and that we look forward to continue championship. Thank you. Czyli trener jedną rzeczą, którą wymienił, z której jest nie do końca zadowolony, to oczywiście utrata 17 zbiórek, które Anwil zebrał w ataku. To jest element, który również szwankował w poprzednim meczu z Telmetu. Będzie trener starał się zareagować na to. Oczekuje, że jego drużyna będzie poprawiać się w dalszej części sezonu, rozwijać się i dalej walczyć o jak najwyższe cele w Tauron Basket Lidze. Dziękuję bardzo. Oliver, what is your opinion about the game? Good evening. I think we have a very good game. We control most of the time the game. We have some little bit problem with their zone defense, maybe 4 or 5 minutes to the end of the game, but we found our solution. We found the way how to score, how to make points, and of course to keep a home team on a 65 points on a home court. That's really tough job. Czyli oczywiście również odniósł się Oliver do tego, że mecz był bardzo dobry, stał na dobrym poziomie. Stelmet starał się kontrolować wynik, ale przez kilka minut obrona strefowa sprawiła, że został wybity z uderzenia. To był pewien problem, natomiast sam fakt zatrzymania Anwilu na 65 punktach świadczy o tym, że z kolei obrona Stelmetu również spisała się dobrze i to było kluczem, jak rozumiem, do zwycięstwa. And I would like also to comment about this offensive rebound. First game, the Slups had 18, now 17. But I don't know coach opinion, but I would, if I were the coach, I would change to lose the offensive rebound and to win 2 games. Czyli Oliver odniósł się również do tych 17 zbiórek jako zawodnik podkoszowy, do 17 zbiórek do ataku Anwilu. O czym wspominał trener Michajlo Uwalin, powiedział, że oczywiście drugi raz ten element został, że tak powiem, zawalony, ale... I need to tell that because this guy there will ask me immediately after the finish, what about offensive rebound? I mean, I think that I make an answer to him. Is it our problem or not? Thank you. Czyli trener raz jeszcze odniósł się do tych 17 zbiórek. Ja jeszcze wspomnę, że Oliver powiedział o tym, że chciałby zawsze tracić zbiórki w obronie, ale wygrywać mecze i to jest najważniejszy element. Trener natomiast dodał, że progres jest, bo w poprzednim meczu, jak rozumiem, 18, teraz 17, w następnym miejmy nadzieję, że 16, albo jeszcze i mniej. Dziękuję bardzo za
te wypowiedzi. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? Ja mam tylko jedno małe pytanie, Jacek Białogłowy, Radny Zielona Góra. O Marcina Strokę, on był w wyjściowej piątce dzisiaj. Jaki był pomysł trenera? Dlaczego? On trochę niespodziewane było, tak? Bo Kamil Hanas jest żelaznym człowiekiem, który wychodzi w ostatnim kole. This is the same tactical decision according different defense what we plan on Schubarga because Marcin is capable to play defense on point guard and he's let's say stronger and better defender than Kamil and this is something what I think we surprised them because they plan to start with Hanas and we have completely we don't change completely our matchup but of course we was in the first couple minutes I think tougher in the defense. Marcina Stroki w pierwszym składzie na mecz z Anwilem miał wprowadzić element zaskoczenia do meczu. Marcin jest znany z tego, że potrafi kłaść duży nacisk na rozgrywającego, chcieli drużynę następnego chciała utrudnić Krzysztofowi Schubardze rozgrywanie piłki, stąd ten zabieg taktyczny. Jeśli to wszystkie pytania, dziękuję bardzo za udział w konferencji. Dziękuję. Gospodarzy Dajnus Adomaitis i Sejt Hajric. Przypomnę wynik spotkania 65-68, wynik niekorzystny, ale widzę, że nikt spuszczonych głów nie ma. Tak jak Andrzej zapowiadał, nowy sezon, nowy zespół, nowe emocje. Emocji dostarczył nam zespół dzisiaj niesamowitych. Jako pierwszego komentarz do tego meczu i do tych emocji poproszę trenera Dajnusa Adomaitisa. Dobry wieczór wszystkim. To można powiedzieć, że był mecz walki i ta rzecz naprawdę bardzo cieszy, co nie odpuszczali ni na minutę. Zawsze byliśmy w meczu, zawsze było to zaangażowanie, takie fight spirit taki dobry. To jest bardzo pozytywne, to musimy trzymać. Tak w ataku to pierwsze połowy można powiedzieć zawiedli nas bardzo rzuty osobiste, nie trafić 10 osobistych pierwszej połowy, pierwszych dwóch kwartach jest naprawdę to jest za dużo i bardzo potem expensive jest, bardzo kosztuje dużo. Takie rzeczy nie można w takim meczu z takim wymagającym przeciwnikiem nie wykorzystać takich szans. I oczywiście w całym meczu to nasze rzuty z dystansu to jest jedna rzecz, którą musimy naprawdę poprawić dobrze i naprawdę wszystko będzie wtedy okej. Sejt Hajric, 13 punktów, 4 zbiórki. Czy ty jesteś zadowolony z występu swojego i z występu drużyny? No, jestem bardzo zadowolony, że walczyliśmy za ostatnie minuty. Trener już powiedział, ten mecz przegraliśmy te osobiste, natrafiliśmy te osobiste, co powinno trafić i było inaczej. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? Pamiętam, że Adam Szczęśnego z Adamem Odskokłaniem się. Dzień dobry. Chciałem zapytać, co według Pana przesądziło ostatecznie o tych 3 punktach różnicy, bo osobiste to była pierwsza połowa, a druga połowa, tak jak Pan powiedział, byliście cały czas w meczu, blisko. Moja taka opinia jest, że troszeczkę jednak jest kłopot na pozycji numer 1. Czy Pan się z tym zgodzi, czy ma Pan jakąś swoją inną opinię na ten temat? No, nic Pan nowego nie powiedział. Oczywiście musimy teraz na razie tak poradzić. Może wszystko pójdzie w dobrym kierunku, zobaczymy. Nie, w drugiej połowie to naprawdę mieliśmy kilka rzutów na przełamanie. Na zwycięstwo. Może na zwycięstwo. Nie można po przegranym meczu mówić o zwycięstwu, a po prostu był rzut Rubena, rzut Markusa. Od otwartych pozycji, to nie było jakimiś muszonych rzuty, czy to otwarte pozycje. Po prostu jeżeli trafili jeden, drugi ten rzut, może teraz rozmawialiśmy inaczej w meczu. Czy to presja własnej hali, kibiców? Pewnie to może w pierwszej połowie to była ta taka presja, te osobiste nietrafione, takie też pierwszy raz, większość gra tutaj pierwszy raz, nie wiem, naprawdę chciałem bardzo podziękować kibicom za taki doping, to jest co my potrzebujemy, tego szóstego grać. Dzisiaj naprawdę to było kilka razy, były bardzo ciężkie momenty i w tych ciężkich momentach kibicy bardzo pomogli, tym wspierali, z tym dopingiem, to właśnie o to chodzi w sporcie. No, czasami sport tak jest, tak? Szczególnie koszykówka, trzeba trafić, tak? Kiedy ty rzucasz 1-18 z dystansu, to jest bardzo ciężko wygrać taki mecz.
no i 6-14 w asystach, to też chyba niepokojące. To właśnie ten 1-18, tak, mm-hmm. były te dobrych podania, zagraniach i tak dalej. Oczywiście chcemy jeszcze lepiej, u nas jeszcze jest taki problem, nie mamy takiej cierpliwości. No, takiej cierpliwości, bardzo, chęci jest bardzo dużo, tylko czasami trzeba cierpliwości do tej chęci. Musimy lepiej dzielić za piłkę i tak dalej. Na to ćwiczymy w treningach, na to zwracamy uwagę i będziemy kontynuować. Dziękuję. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? A jeśli nie ma, dziękuję naszym gościom. Zapraszam na koniec.